Siemanko, z tej strony kanał Chmielowy. Z tej strony Jacek. A z tej strony Patryk. To jest. Dzisiaj zapraszamy Was na degustację niespotykaną, niesłychaną z okazji Baltic Porter Day. Trochę opóźnionego, ale stwierdzam, że nie jest to naszą winą, jest to winą browaru. No tak, chociaż nie wiadomo, czy intencją ich było to wypuszczenie centralnie w dzień porteru bałtyckiego, który wypada zawsze w trzecią sobotę stycznia, to jest święto ruchome. Teraz przyszedł 16, tak? Zdaje się, że tak, że 16, tak. No i przyszedł sztos. I przyszło to piwo. Co, tak naprawdę możemy powiedzieć, że moglibyśmy ich mieć tak naprawdę 12 i zrobić stonks i mieć plus 7 stóp do przodu. Także spekulanci. Dziękować, że tak nie ma. Badylarze. Nie, no generalnie do naszego sklepu po to piwo przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi i w przeciągu pół godziny od wstawienia posta na fejsie praktycznie wszystkie butelki się rozeszły. Po prostu nostalgia w moim sercu rośnie, ponieważ przypominają mi się czasy pierwszego Imperium Prunum, czy esencji Imperium Prunum, czy w ogóle takich naprawdę sztosów, kiedy jechało się na drugi koniec miasta, czy w ogóle do innego miasta, nie? I szukało się takich butelek, no tego wyszło 4040 butelek. 40 do blogera. Nie tak pewnie. Mało. Nie tak mało, ile ale... ostatnio wyszło Fortuna Tusa, coś koło tego też, nie? Też to były takie ilości. Także nie jest to wcale mała ilość, ale no marketing Miller Copy zrobił swoje, tak? Prawda. No więc tak. I jeszcze chciałem jedno słówko o tym, co się dzieje wokół tego piwa powiedzieć. Dzisiaj widziałem takiego posta, ktoś się rozpisał, spekulował, jak to jest, że tego komesa nigdzie nie ma. I tak pisał, że był w specjalistycznym sklepie, tam mu sprzedawca powiedział, że było ich 3. A poszedł do jakiegoś sklepu, gdzie tam pani Jadzia ma komesy po prostu i tam czasami od biedy jakiś rzemieślniczy się trafi i ona miała 15. I to dlatego, że oni dają tylko tym sklepom, które kupują więcej komesów, że musisz kupić więcej komesów i piw, żeby było to piwo. I tak pomyślałem sobie, no chwila, co? Weird. Czyli co? Czyli sklep rzemieślniczy nie ma komesów? No sorry, ale komes to jest taki browar. Oni mają Fortuna, tak? Oni mają też Grodziskie, w sensie AP, White IP, które jest takim klasykiem, że wszędzie się sprzeda. Prawda? Więc na stacjach? W hotelach. Tak, żadne to dla mnie jest wytłumaczenie, że po rzemieślnicy nie kupują komesa, dlatego dostanie mniej. Nie, no bullshit. Nie. Generalnie jeśli ktoś powiedział, że miał 3 sztuki na sprzedaż, znaczy, że i tak dostał 6, bo to było pakowane po 6, więc 3 buteleczki sobie wziął. No musicie wiedzieć, że niestety no, w takim cyklu logistycznym, no to jednak badylarz jest tym takim pośrednikiem, hurtownik jest pośrednikiem i zawsze gdzieś tam kilka buteleczek zostanie po drodze, zanim trafi do klienta. No ale tak czy siak, mamy piwo. Jedno. Więcej nie braliśmy. Dokładnie. Nie sprzedamy Wam za 100 zł. Nie. No to co? No myślę, co o nim? Aha, no właśnie, bo powiedzmy też coś o tym piwie samym. Chociaż myślę, że każdy już wie, o co chodzi. No jest to wymiarzany porter bałtycki w beczkach przechowywanych po Glenmorey, czyli whisky. Piłeś? Takiej miałem okazję raz, ale nie wspominam tego jakoś z wielką nostalgią. To jest taki single malt podstawowy, bym powiedział. Okay. Żaden jakiś torfiasty, takie klimaty. Taki, on jest chyba oj, nie pamiętam z jakiego regionu Szkocji. Ale jest to po prostu fajny single malt. Ale co, to możemy spodziewać się co, jakichś suszonych owoców, jakichś takich nut single maltowych, powiedzmy? W sumie nie wiem. Nie wiem, czego tutaj się spodziewać po wymiarzance. Szczerze powiem, to jest moja pierwsza wymiarzanka, jaką piję w ogóle. Piękny dzień. Tak. Także przyszło mi degustować sztosa. No i co? Co tutaj więcej powiem? O Glenmoreju? No, może tam będzie. Zobaczymy, jak spróbuję, nie? Bo tak jak mówię, to jest moja pierwsza wymiarzanka, więc nie wiem, czego się spodziewać. Spoko. No i 47 plato. To jest taki ekstrakt, oczywiście jest fikcyjny, tak? No bo, no, że tak powiem, zostało to podniesione w wyniku wymrażania tego procesu. 20% alkoholu. Tak. Fram z trzech kumpli miał na etykiecie, że na ten moment roku to jest najmocniejsze piwo w Polsce. No to mamy wyrównanie. Zobaczymy, co dalej pójdzie, tak? Tak. No to otwieramy.
pozwolę Dobrze. Sobie, pozwolę sobie te, ten honor uczynić. Oczywiście kapsel jest większy, jak to na tego typu butelkach. Ja jeszcze pokażę. Będziemy degustować w prawdziwych kieliszkach degustacyjnych, snifterach. Komes, bardzo szanujemy, bardzo fajny kapsel. Pozwolę sobie. Karamba. Ale olej. Tak, leje się syropek. Wygląd ma jak rozgazowana kola. Takie mam skojarzenie. Tak, aczkolwiek jest ciemniejsze. W sensie widać takie przebłyski brunatne, czyli to świadczy o tym, że rzeczywiście to jest porter bałtycki, a nie jakiś ris. Już widać łzy na szkle. To już świadczy o zawartości alkoholu. Tutaj w whisky się mówi nogi. Ocie panie. Ale bogato. To jest głęboko, bogato. Tak. Głęboko, bardzo. I są faktycznie te suszone owoce. Jest takie, czuć mocno alkohol, kiedy tak gwałtowniej sobie tak wciągnę ten aromat, to czuć go w nosie, ale no 20% to już naprawdę jest kaliber jak wino wzmacniane, albo nawet mocniejsze. Ale takie właśnie nuty... Nie czuję jakiejś czekolady. Ja czuję takie nuty ziemiste, trochę orzechowe. Może być beczka. Tak, właśnie. Oj, po zamieszaniu w ten sposób mam wrażenie, że pojawiają się takie nuty wręcz esencji Comesa, nie? Takiego naprawdę, gdybyśmy skompresowali jedną butelkę półlitrową zwykłego Comesa i ścisnęli ją do 100 ml, to tak by to pachniało i praktycznie tak to wygląda właśnie. Taka melasa, karmel, coś takiego. I właśnie teraz jeszcze takie nuty whisky, rzeczywiście takiego szlachetnego alkoholu. Właśnie z jakimiś suszonymi owocami, jakieś figi, jakieś daktyle. No dobra, próbujemy. O, jest słodki. Jest słodziutki, jest syropowy. Nie powiedziałbym, że to jest polter. Leciuteńki sos sojowy. Ale bez sosu nie ma sztosu, słuchajcie. Oczywiście czuć rozgrzewanie przełyku. Pozostawia aftertaste taki... Czuć tam w tym aftertaste kawę. Leciuteńką paloność. Taką trochę przypominającą mi bardziej stout niż porter tak naprawdę. Tak, no właśnie. Ale rozgrzewa. No jest rozgrzewające. Jest bogate, jest skondensowane, ale kurczę, nie wyrwało z kapci. Jest bardzo dobre. Jest. Ale jakby może to też była taka sprawa, że spodziewaliśmy się tego, że to będzie sztos. Piwo wysokiej jakości. No i się nie zaskoczyliśmy. No jak kupiłbym jakiegoś pilsa za 2 zł i on byłby wybitny, to bym pewnie wyskoczył z kapci, nie? Ale no jest bogaty. Ale czuć whisky. Czuć. Najbardziej na języku. No ale powiedziałbym, że to jest ris, a nie porter. No. W aromacie ma właśnie dla mnie taki typowy risowy klimat. Mhm. No rzeczywiście, charakter stoutu jest tutaj wyczuwalny. Odnajduję parę rzeczywiście gdzieś tam odniesień do porteru bałtyckiego. Czyli... No te suszone owoce najbardziej. Tak, te suszone owoce. Niekoniecznie jakaś czekolada wielka, nie? Ale właśnie taka kawka, taka lekka paloność. No i ta paloność wchodzi w stout. Mega mi się to podoba i mi smakuje. Ale no co do stylowości, no to powiedzmy tak sobie, nie? Ale no chyba nie musimy być aż tak krytyczni. Nie, jest to po prostu wybitne piwo. Tak. Nie ma co ukrywać. Zwłaszcza, że to jest piwo, które było naprawdę przystępnej cenie. Ale to też składa się na to, że to jest browar po prostu bardzo duży, tak? Mogą sobie pozwolić. Oni tak na tym nie muszą zarobić. Oni mogą wyjść na zero, ale mają już marketing. No. Seria Fortunatus, Wymrażanki, Barley Wine, teraz Porter. Zresztą mają specjalną leżakownię, nie? No, gdzie mają sporo beczek, piwa ostatnio dzikie. Ostatnio był tam pan Makłowicz, ten. Mr. Makłowicz. Bardzo wychwalał. No, zapłacili mu, to wychwalał, nie? Też byś wychwalał. Zobaczymy. Fortuna, dogadamy się.
Na razie jest za mało Portera, za dużo Lisa. Tak, tak. Zapłacicie do mnie. No właśnie butelkę byście przysłali, a nie musimy podbierać klientom. Kurczę, no jest. Ale widać tutaj, olej. Jak zostało ci właśnie mało piwa w szkle, to widać bardzo piękny kolor Porteru Bałtyckiego. Jest to wybitny kolor, bo Portery Bałtyckie nie są czarne jak Risy, są właśnie takie ciemnobrunatne. Tak, jak zostało bardzo malutko, to wygląda bardzo stylowo. Pomieszam, to jest ładny taki efekt. Oj, teraz jak ogrzałem, jeszcze więcej whisky, takiej słodkiej whisky w aromacie. No, taka whisky ma słodkie aromat. Tak. Znaczy głównie, no. Taka melasa. Oj, teraz więcej suszonych owoców. Jakby otwiera się pod tym kątem suszonych owoców. I ten alkohol trochę uleciał, nie przeszkadza już tak, nie? Faktycznie. W aromacie on troszkę kół. Tak. Waham się pomiędzy 4,5 a 4,75. Ma na to wpływ to, że był hype. Ma na to wpływ, że były oczekiwania. Wobec tego pozostawię to chyba nierozstrzygnięte póki co. Pomiędzy 4,5 a 4,75 u mnie. To oceniamy, jak na Untappd. Tak. Ja bym powiedział 4,5. W sensie, ja wiem, że ocena tego piwa będzie podyktowana głównie tym, że jest po prostu taka fama, nie? A myślę, jest to oczywiście wybitne piwo, dlatego jest 4,5, tak? Bo to jest dalej bardzo dobra ocena. Oczywiście. Zwłaszcza na Untappd. Tak, prawda. Cięci są użytkownicy, w tym my. Trzeba wymagać. Cool. To co, może tutaj zrobimy cięcie, przemyjemy szkiełka i zaraz do Was wracamy. No i słuchajcie, tak całkowicie przypadkowo przychodziłem sobie właśnie tam koło małego sklepu pani Jadzi czy tam innego pana Henia i tak patrzę na półki pomiędzy Tatrą Harnasiem a tam Brackim, patrzę, a tu pirat, wymrażany Porter Bałtycki. No nie, wziąłem go ze sklepu naszego. Ale słuchajcie, sprawa jest taka, że chcielibyśmy porównać teraz Comesa, którego przed chwilą próbowaliśmy, do tego porteru z profesji. Czemu? Po pierwsze, to piwo nie cechowało się takim hype'em jak Comes, a było go mniej. Leżało u nas dosyć długo. Tak. Nad ostatnią buteleczką się ulitowałem. 1700 butelek powstało tego piwa, czyli no o więcej niż połowę mniej, jeśli chodzi o porównanie do Comesa. Jeśli chodzi o zawartość alkoholu, 16,5. Ekstraktu tutaj tego fikcyjnego nie podano. Smak winny, wiśnia w czekoladzie, słodowy, aromat słodowy, winny, czekoladowy. Więc można powiedzieć, że są to... Aha, no i oczywiście to jest whisky barrel aged. Tutaj nie podali jaka whisky, ale możemy spodziewać się też podobnych noc, nie? No i co? 1700 butelek, tak? Malutko. Porównanie. Tutaj 4200, tak? 4040. Te 40 dla blogerów pewnie. No, można to liczyć. 440. Syknęło bardziej. Kapsel Golas. Golas? Tak. No kurczę. Ale on jest bardzo fajny kapsel. Aromat... Zaskoczenie. Troszeczkę inny, ale nie tak intensywny. Przy laniu widać, że już nie jest syrop. Tak. Syknęło bardziej, czyli jest nasycone troszeczkę bardziej. Czyli można powiedzieć, że ekstrakt widać, że jest mniejszy. No tak, tak. I ciekawy też jest proces, bo tak naprawdę w przypadku Fortuny chyba na filmie tam było zaznaczone, czy najpierw było wymrażanie, czy najpierw był barrel aging. Tutaj nie mamy tej informacji. No bo jeśli na początku zastosujemy barrel aging, czyli wyleżakujemy piwo w beczce po whisky powiedzmy, a potem je wymrozimy, to ta beczka może trochę ulecieć, bo tej beczki może trochę zostać w wodzie, która jest wymrożona, nie? I ciekawi mnie ten proces, w którą stronę to było robione. To chyba było właśnie Kopy porównywał Frama do Comesa. O, widzisz. Że na odwrót to było. O! Chyba w Comesie był na początku barrel aging, a we Framie na odwrót. Powiedzieli, w zasadzie napisali, że nuty winne. Zgoda? No i są takie sherry. No jakby mi ktoś powiedział, że to jest sherry oloroso. Spoko. Nie można przekładać zmysłów w
ten sposób, ale jest bardzo wytrawny aromat w porównaniu do Comesa. W Comesie jest słodki, ciężki, bogaty. Tutaj też jest bogaty, ale mam wrażenie, że jest taki nakierowany na tylko kilka cech konkretnych. No i jest to bardziej w stylu. True. No i co w tym aromacie? No właśnie, jeszcze mi się kojarzy ta wiśnia w czekoladzie, nie? Wiśnia w czekoladzie, jak najbardziej. Suszone owoce też są, ale znowu dla mnie to już są bardziej rodzynki. Bardziej świeższe, no. To nie są tak, tak wysuszone. Tak. To nie są takie kompot suszek, tylko to... No to, taka rodzynka mi się po prostu kojarzy. Nie jakaś no, taka sucha, spieczona strasznie. Tak, dokładnie. Alkohol... Niewyczuwalny w aromacie. O wiele... No ja troszeczkę powiedzmy, ale to tak naprawdę na granicy. No 3,5% różnicy. To niby mało, ale przy 20 to co to jest tak naprawdę? Cheers. No jest wytrawniejszy. Dużo wytrawniejszy i moim zdaniem właśnie dzięki temu jest bardziej w stylu. Mhm. Ten porter jest o wiele bardziej stylowy. Tak. Nie ma tam po prostu takiej agresywności, takiego ulepa. Tak, nie? Tak. No, porter bałtycki powinien być wytrawny. To jest ewidentnie wytrawne piwo, przez co alkohol jednak jest wyczuwalny przy przełykaniu też, chociaż jest słabszy od Comesa. Ale znowu, no, umówmy się, wymrażany porter bałtycki, no też nie będziemy robić z tego powodu jakichś tam wyrzutów, nie? No i jest taka cierpkość na języku właśnie alkoholowa, nie? Tak. Ale kurczę, dla mnie to mi się bardzo kojarzy właśnie z porterami. Tak, dwa zupełnie inne podejścia. Jeden sposób Comesa, czyli żeby naprawdę zrobić potężnego ulepa tam z ekstraktem fikcyjnym 47 Plato, kontra do 16,5 wymrożony porter. No bazowo był to oczywiście Pirat popularny, nie? Podstawka. No i naprawdę tutaj wytrawnie. Które lepsze dla Cię? No jakbym miał ocenić w stylu, no to tak jak już powiedziałem wiele razy, Pirat, tak? Pirat na pewno, jeśli miałbym być jakiś obiektywny. Ale jeśli pytasz, co bardziej trafiło w moje gusta, no to tam czuję whisky. Mhm. Tam po prostu czuję więcej. Ja lubię jak czuję. No i chyba Comes w moim subiektywnej opinii troszkę wygrywa. Aczkolwiek, jeśli ktoś lubi portery, to niech zakupi Pirata. Oj, o ile da się, nie? Bo to już... O ile da się, no wiesz, myślę, że gdzieś tam jeszcze jest. Tak, może stać u pani Jadzi właśnie. No, u pani Jadzi, tak. Pani Jadzia może dostała ich 15 i ma, nie? Mhm. I no ja myślę, że... Myślę podobnie jak ty. Rzeczywiście bardziej stylowy jest Pirat, ale Comes... No taką hedonistyczną pełnią po prostu, takim ulepowatym ciałem i bogactwem, które za tym idzie, jednak... no jedną dziesiątą punktu więcej bym mu dał, jakbym miał taką możliwość. Tak. Natomiast oba naprawdę dają radę. No, sztosy. Sztosy. No, są sztosami. No cóż, także z mojej strony tutaj między 4,5 i 4,75. U Ciebie podobnie? U Ciebie 4,5. U mnie 4,5 i temu piwu też bym dał taką ocenę. Tak, też 4,5 dla mnie. Jest to po prostu uczciwe wobec piwowaja. Tak. No i właśnie. I dochodzimy do tej sytuacji, gdzie tego było 4040, tego 1700. Na to nie było hype'u. I to piwo miało okazję sobie właśnie postać i tak naprawdę ułożyć się troszeczkę. Bo słyszałem takie opinie, słuchajcie, że to piwo było nieco alkoholowe. Nie wyczuwam tego teraz. Ono po prostu jest wytrawne. Ale też to nie dużo mniej czuć beczkę, nie? Tak. No więc kwestia hype'u jest bardzo płynna tak naprawdę i właśnie przez Imperium Prunum, przez Samce Alfa, przez Kosiarzy Umysłów jeszcze wcześniej, no dochodzimy do takiego punktu, gdzie zataczamy po prostu cały czas taką jak chomik na karuzeli. No cóż. Ale to jest fajne. Wciąż te muszą być drogie, tak. Dobry cytat i zgadzamy się z tym jak najbardziej, myślę. Nie, no tak. Szczególnie, że te piwa były naprawdę bardzo podobnej półce cenowej. To było 42,50 dokładnie, jeśli chodzi o Comesa, a 40 chyba 2, jeśli chodzi o Pirata. Aha. No to oba 330. Tak.
No ale butelka od Comesa wygląda lepiej, no, no jestem. Zdziwiłem się, że profesja tak mało kosztowała. No, ale jednak. No też. Dobra. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Zostawcie co? Tak, suba zostawcie. Łapka też musi polecieć. Tak. Komentarz zostawcie. Napiszcie nam, co w ogóle o tym myślicie. O tym, ile tego było butelek, ile tego i czy hype jest zasłużony. Tak, i czy sztosy muszą być drogie. A jeszcze szybko słówko na temat naszych materiałów najbliższych, ponieważ mamy ich nagranych sporo w przeszłości na zapas i będziemy je publikować, tak przeplatając chyba cały czas z tymi nowszymi. Tak. Także miejcie na to wzgląd i udostępniajcie. Tak, pomożecie nam w rozwoju, co bardzo szanujemy. No i nie przedłużając. Siemanko.